Witam Was serdecznie na kanale Taba na rowerze. Kanale, który zainspirował dziesiątki Polaków do tego, żeby przerobili swoje rowery na elektryki. To jest seria Pokaż swojego elektryka. Właśnie taka seria, w których możecie zobaczyć, jakie pojazdy stworzyli widzowie tego kanału. To jest już 7 odcinek i dzisiaj zobaczymy 4 nietypowe konstrukcje. Moi drodzy, jak zwykle nie będziemy przedłużać, przechodzimy do materiału. Zaczniemy od takiej naprawdę, naprawdę nietypowej konstrukcji, z której to autorem już wcześniej miałem kontakt. Pomagałem mu znaleźć wykonawcę skrzynki do tego pojazdu. Dokładniej będzie to bardzo mocna damka od Andrzeja. Andrzej co prawda nie powiedział nic do kamery, wysłał mi tekst. Ja jednak namawiam Was do tego, żebyście się przełamali i powiedzieli coś do kamery. Wtedy dużo łatwiej i dużo lepiej to się ogląda. Przechodzimy do nagrania Andrzeja. Andrzej napisał tak. Dawca to damka Cube na kołach 28. Silnik Emxus 3K Turbo o nawoju 16x4. Sterownik KT 60V, 60A sinus. Pakiet 16S10P na Sanyo GA. Pojazd ma pilot zdalnego sterowania, GPS tracking, gniazdo zapalniczki 14,4 V i 10 amperów na wyjściu. Siodło Selle Royal, blokada osi po obu stronach ze stali nierdzewnej 6 mm, teleskop do siodełka SR Santur NCX i lampa z niemieckim certyfikatem do e-bike'a. Busch & Müller Lumek IQX. Prędkość maksymalna pojazdu 65 km na godzinę. Dystans na samej manetce przy średniej prędkości 35 km na godzinę jest to około 120 km, a z pedałowaniem coś około 200 km. Andrzej dodatkowo napisał, że myśli, że jest to najsilniejsza damka w Niemczech, a może i w Polsce. Andrzeju, dzięki piękne za podesłanie materiałów. No, to faktycznie nietypowa konstrukcja, taka mocno umięśniona damka, to jest coś, co niezbyt często spotyka się w świecie przerobionych rowerów elektrycznych. Jest to fajna opcja, na pewno wygodnie się na tym jeździ. No i wygląda, nie oszukujmy się, bardzo imponująco. Ta bateria założona na ramę, duża bateria, wygląda normalnie jak bazuka. Ja już wiem z doświadczenia, że na tym kanale znajdzie się sporo osób, które właśnie lubią takie konstrukcje i będą pod dużym wrażeniem. Ja sam jestem pod dużym wrażeniem tego, jak zaprojektowałeś skrzynkę, bo to trzeba powiedzieć. Andrzej sam projektował skrzynkę w 3D i szukał po prostu wykonawcy. No ale widać, że wszystko jest świetnie przemyślane. Kontroler, przetwornica, bateria, pięknie wszystko jest ulokowane w tej skrzyneczce, także szacun, naprawdę dobra robota. Kolejną osobą, która podesłała mi materiały jest Marcin. Z Marcinem miałem okazję poznać się na jednym ze zlotów w Żyrardowie. No, jak wszyscy ubolewam, że w tym roku tego zlotu nie było. No, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Na pewno to nadrobimy. Ale wracając do Marcina, pamiętam jego pierwszego Cube'a w takim malowaniu, takim zimowym camo. No i Marcin nie próżnował. Zbudował dwa kolejne rowery i wszystkie pokazał właśnie na materiałach. Przedstawił je bardzo krótko i zwięźle, także przechodzimy do jego nagrań. Witam. To mój pierwszy e-bike. Od niego wszystko się zaczęło. Silnik to Emxus 30H10x6. Sterownik KT 60-45A. Bateria 16S11P. To mój drugi e-bike. Troszeczkę mocniejszy od poprzedniego. Rama Kona Coil R. Silnik 3K Turbo Emxus. Bateria 16S10P 33 Ah. Sterownik KT 60-45A. Prędkość maksymalna 60 na godzinę. Zasięg, jaki udało mi się uzyskać na tempomacie przy 25 na godzinę, to 110 km. To mój trzeci e-bike zrobiony dla żony. Rama Kona Lisa. Silnik Emxus 30H. Wolnobieżny 7x9, bateria 13S7P, sterownik KT45, prędkość maksymalna 35 na godzinę bez pedałowania,
Pozdrawiam. No i bardzo krótka i szybka prezentacja. Wymienione najciekawsze parametry dla każdego e-bikera. Ja pokrótce staram się omówić, natomiast jeszcze dodam, co w mailu dopisał mi Marcin. Marcin dodał krótką notkę, że Cube waży 32 kg, Kona Coil R wyszła 39,8 kg, a Kona Lisa wyszła 28 kg. No i co? Chciałbym powiedzieć, że każda maszynka jest w fajny sposób ucharakteryzowana. Powiem tak, raz zobaczyłem ten pojazd Marcina i już na zawsze będę pamiętał to konkretne malowanie, więc jest bardzo charakterystyczny. Kurde, no tak jak już mówiłem Marcinowi na żywo, jak na pierwszą konstrukcję, bomba, naprawdę bardzo dobrze zrobione. Następnie mamy tą Kone Coil R, bardzo, bardzo ciekawa konstrukcja. Zwróćcie uwagę, jak jest rozwiązane właśnie zawieszenie tylne. Ten wahacz i sposób mocowania dampera jest bardzo nietypowy i to mi się podoba. Widać, że to nie jest konstrukcja do jakiegoś skakania i hardkorowej jazdy po hopach i tak dalej, ale jest to fajny rower na las, na takie single tracki, bez jakichś wielkich dropów. Musi sprawiać bardzo dużą przyjemność i musi być bardzo komfortowy. I na sam koniec mamy Kone Lisę, którą Marcin zbudował dla swojej żony. Bardzo fajna, malutka, filigranowa rama, świetnie spasowana skrzyneczka. No kurczę, moi drodzy, pokazywałem ten rower nawet Magdzie i powiedziała, że no, że fajnie wygląda, naprawdę. Także taki rowerek dla kobietki, która jeździłaby za swoim e-bikerem, nawet po lesie, bo zobaczcie, mamy tutaj amortyzator z tyłu. No, bardzo ciekawa konstrukcja. Marcin, jeszcze raz wielkie dzięki za przesłanie materiałów, a my przechodzimy do kolejnego roweru. Będzie to konstrukcja Igora. Bardzo pozytywne nagranie. Jak go oglądałem, no to od razu uśmiech od ucha do ucha i myślę, że wywoła podobne emocje i w Was. Oglądamy. Witam serdecznie. Cześć Tawa. No tak postanowiłem ja jakoś spontanicznie nakręcić coś dla wszystkich widzów kanału i w ogóle przede wszystkim pozdrawiam całą załogę, wszystkich zapaleńców i bikersów i całą resztę z ekipy tutaj. Właściwie jest tyle osób, że ciężko kogoś wymieniać konkretnie. To co, do rzeczy, tak? Pokażę dzisiaj ja swojego malucha. Właściwie pomysł powstał na bazie fatbike'a. Chciałem, żeby było bardzo oryginalnie, jednocześnie lubię jeździć w terenie i to był główny cel tak naprawdę budowy roweru. Wbrew pozorom wcale nie jest taki ciężki, trochę ponad 30 kg, dokładnie nigdy nie ważyłem, ale no jakoś tak ten. Generalnie da się go podnieść. Znamionowo 2000 W, przerobiony na 3000. Przerzutki Deore XT Shimano. W tej chwili kaseta 9-rzędowa. Wolnobieg. Co tam jeszcze? Oczywiście tarcza 203 mm. Hamulce Tektro Gemini. W zupełności dają radę przy tej konstrukcji. Prędkość realna, którą ja osiągam, to jest 65 km na godzinę. Także powiem, że wystarczająco. Dołożyłem, ponieważ rower nie ma amortyzowania, więc dołożyłem mu taką sztycę całkiem z żelowym siodełkiem. Zdaję to egzamin, fajnie gdzieś tam się sprawuje. Ładowanie roweru. Ja wiem, jeszcze mi się, przyznam szczerze, nie udało tak do końca nigdy baterii rozładować. Po prostu nie robię takich zasięgów. Nie wiem. Nie ma takiej potrzeby. Od początku w rowerze zmieniłem pedały na platformy. Jak widać, korba jest FSA. No tak to opony Schwalbe. Rok czasu ma rower. Sterownik KT na 60-woltowej instalacji. Bateria 16S8P. 128 ogniw. Chyba na Sanio 3500 ogniwo. Nie wiem, prąd rozładowania ampera to chyba tam 10 amperów. No i co jeszcze mogę? Tam w międzyczasie tam dochodzą do niego jakieś zmiany, gdzieś tam coś zawsze przykręcę, odkręcę. Ostatnio złamałem lusterka, to bym zmienił, myślę, na amortyzatorem, ale wymyśliłem, że zmienię na RockShocka. Okazuje się, że ten RockShock, co sobie wybrałem, Bluetooth, to cienkie ma lagi i te lagi się szybko wybiją i nie ma sensu to inwestować. Nie? Znalazłem z kolei lepszą opcję Manitou. No ale z kolei cena na razie, więc no ale z kolei 36 mm lagi, także tamte powinny dać z siebie wszystko.
No i co? No na razie to tyle, nie? Żeby nie zasmucać. Dzięki, że w ogóle taba nagrywasz coś cały czas dla wszystkich. No a ja jeżdżę, tak? Buduję drugą konstrukcję, może coś się w przyszłości jeszcze nagram. Dzięki. Pozdrawiam, cześć. Igor, dzięki piękne za nagranie. Właśnie nagrywam specjalnie dla Was. Cieszę się, że wysyłacie do mnie te filmy. Mam ich jeszcze trochę w zanadrzu, także no, ta seria szybko się nie skończy. Myślę, że będziemy regularnie dodawać odcinki, które właśnie pokazują rowery widzów tego kanału. Osobiście bardzo lubię elektryczne fatbajki. Myślę, że mało jest tych konstrukcji w Polsce. Większość osób przerabia sobie rowery MTB na rowery elektryczne, a elektryczny fatbike daje świetne możliwości. No i widzimy, że Igor potwierdza tą regułę. No, cieszy się po prostu ze swojego sprzętu, ja mu się zupełnie nie dziwię. Ostatnim rowerem będzie rower Arkadiusza. Żeby nie przedłużać, przechodzimy do nagrania. Cześć, jestem Marek i chciałbym Wam przedstawić mojego e-bike'a, którego zbudowałem tej zimy. Budowa trwała w sumie około 3 miesięcy. Został zrobiony z myślą o dojazdach do pracy, jakieś 13 km w jedną stronę, głównie przez drogi polne, zresztą widać to po rowerze. Sam rower jest to GT Avalanche z 2013 roku, rama w rozmiarze M, koła 27,5 cala oraz amortyzator tylko z przodu. Całość napędzana jest przez silnik Enxus 30H, nawój 10x6. Prąd podawany jest przez sterownik Sinus 45A. W moim przypadku ustawiony na około połowę mocy. Silnik w piku dostaje 22-23 A. Dzięki temu udało mi się zwiększyć zasięg, a pełna moc nie jest mi potrzebna na razie. Bateria jest to pakiet 13S5P na ogniwach Samsung 25R, nominalnie 48 V i 12,5 Ah pojemności. Na całą elektronikę wykonałem skrzynkę z włókna szklanego i żywicy poliestrowej oraz została pomalowana czarnym lakierem strukturalnym, który bardzo ładnie kryje i jest dość odporny na wszelkie zarysowania i obtarcia. Gniazdo ładowania znajduje się z tej strony. Zostanie dorobiona zaślepka, żeby chroniła przed wodą i kurzem. Rowerem steruję przy pomocy manetki kciukowej oraz wyświetlacza. Czujnika pas nie montowałem. Według mnie jest to rzecz zbędna. Dużo lepiej i wygodniej mi się jeździ na samej manetce. Blokada obrotu osi wygląda tak. Są dwie identyczne z obu stron. Wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 8 mm. Mocowanie w dwóch miejscach do ramy oraz możliwość kasowania luzu. Dzięki temu silnik bardzo sztywno siedzi i nic nie ma prawa się poluzować ani odkręcić. Jest też zmieniona tarcza na większą. Standardowa 160 została zastąpiona 203 mm. Dlatego, że ze 160 ciężko było przymocować ten zacisk. Musiałbym zastosować zbyt dużą ilość podkładek i dystansów, żeby zacisk nie ocierał o silnik, a to wiązało się z rozgięciem widełek i chciałem tego uniknąć, dlatego wpadła większa tarcza oraz zostały dorobione tulejki dystansowe w roli adaptera. Jest to rozwiązanie chwilowe, bo jak widać zacisk nie obejmuje w całości tarczy i hamowanie jest mniej efektywne, ale na pewno w przyszłości się to zmieni, bo mam zamiar zmienić hamulce na jakieś lepsze. Jeżeli chodzi o osiągi, to w pełni naładowana bateria rozpędzi rower do około 55 km na godzinę, a przy moim stylu jazdy, czyli prędkości do 25 km na godzinę po w miarę równym terenie oraz lekka pomoc nogami, daje możliwość przejechania około 80 km na jednym ładowaniu. Na razie przejechałem ponad 300 km tym rowerem bezawaryjnie, mam nadzieję, że tak zostanie. Z rzeczy, które chciałbym zmienić, to tak jak mówiłem wcześniej, hamulce, na pewno błotniki, nowe chwyty, te są już dość zmęczone, oraz jakaś mocna lampka na przód zasilana z głównego pakietu. To chyba wszystko. Pozdrawiam Tabę, wszystkich widzów. Trzymajcie się, cześć. Dzięki Arku za nagranie. No, powiem Ci, że bardzo ładnie wykonana konstrukcja. Podoba mi się wykorzystanie ramy GT Avalanche. Ja sam kiedyś myślałem nad tą ramą, bardzo mi się podoba jej wygląd i stylistyka. Taki właśnie na niby ramka do XC, ale jest bardzo wytrzymała.
Podoba mi się fakt, że nie wykorzystujesz tego sterownika pod jego limit. Dużo osób jednak no, próbuje wykorzystać 100% tego, co dała fabryka. No i to doprowadza niejednokrotnie do przegrzewania się tych sterowników, a jeśli wykorzystasz tą połowę jego mocy, de facto ta połowa mocy to jest taka moc nominalna, więc jak wykorzystasz połowę mocy, czyli moc nominalną, to nie ma szansy, żeby ten sterownik się zagrzał, przy okazji właśnie oszczędzasz baterię, oszczędzasz silnik, no i zwiększasz zasięg. I jest to bardzo fajne rozwiązanie, myślę, że coraz więcej osób powinno iść właśnie w tą stronę. Przy oczywiście takich konstrukcjach, które nie mają na celu być jakimiś tam demonami prędkości, tylko być po prostu przemieszczaczami, no to myślę, że to jest najlepsza opcja właśnie. Zdziwiony jestem natomiast, że nie chcesz czujnika pas. Ja mimo wszystko namawiam Was na korzystanie z czujnika pas. Im bardziej zaawansowany ten czujnik, tym lepiej. Oczywiście na tą chwilę no, najpopularniejszą opcją jest po prostu kółeczko z magnesami, czujnik halotronowy, który sprawdza, jak te magnesy przebiegają obok niego. Natomiast no, najlepszym rozwiązaniem, wiecie, jest czujnik nacisku na pedały. Będziemy obserwować tego coraz więcej w tym i w kolejnych sezonach. No i mam nadzieję, że doczekamy się takich czujników nacisku, które będzie można połączyć z każdym sterownikiem. No i bum! Moi drodzy, kolejne 4 rowery za nami. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do tej pory w serii Pokaż Twojego Elektryka zobaczyliście już 26 różnych pojazdów elektrycznych. Także no, super informacja. Czekają nas kolejne pojazdy. Mam tak naprawdę troszeczkę w zanadrzu. Cały czas dosyłacie mi swoje filmy, co jest super. Naprawdę cieszę się, że mogę Wam pokazywać konstrukcje innych widzów tego kanału. Tak jak poprzednio, dużo osób pyta właśnie o te podkoszulki. Możecie dorwać taką podkoszulkę lub z innym wzorem dotyczącym pojazdów elektrycznych na sklepie na kapsel.pl. Link znajdziecie w opisie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Trochę tych wzorów narobiłem. Myślę, że są warte uwagi. Jak zwykle chciałbym Wam podziękować za aktywność. Wszystkie lajki i komentarze pod filmami są bardzo mile widziane. A jeśli interesujesz się pojazdami elektrycznymi, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo będzie się tu pojawiać dużo innych odcinków o takiej właśnie tematyce. Moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.